Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witam Was w nowym filmiku, w którym przywita Was dr Ząbek od Play-Do. Przywita Was również kolega Wyrzutnia. Pan Wyrzutnia od Play-Do również. No i cóż, dzisiaj spróbujemy ich nakarmić. O tak, nakarmić! Na to właśnie czekam, żeby móc sobie pojeść oczywiście. No, a to będziemy jedli dzisiaj? No, co będziemy jedli, to dopiero się okaże. Zobaczysz, będzie ciekawie. Mamy tutaj właśnie naszego pana Wyrzutnię, dzięki któremu będziemy dzisiaj trafiać jedzonkiem do buzi zarówno pana Ząbka, jak i samego pana Wyrzutni, ale również będzie gość specjalny, czyli potwór ciasteczkowy. Tak, tutaj mamy te właśnie wyrzutnie, przepraszam, foremki, do których... Nie, wyrzutnie też, tak. Tak wygląda jedno z ramion naszego pana Wyrzutni i tutaj będzie można wycisnąć różne formy i strzelać nimi do właśnie jamy, do głowy pana Wyrzutni. Ale również spróbujemy z panem Ząbkiem, bo przecież nie może zostać poszkodowany. Trzeba go również nakarmić, jak i pana ciasteczkowego, potwora ciasteczkowego również nakarmimy na sam koniec. No więc cóż, ulepmy może nasze jedzonko. Proszę bardzo, jak się kręci. No i nie będzie to aż takie chyba proste, żeby trafić faktycznie do niego tutaj. No i zobaczymy, jak Wam się to uda. Dzisiaj przetestuję właśnie naszego pana Wyrzutnię. O, to się nie rusza. No i dobrze. To co? Stworzę tutaj różne formy z ciastoliny i będziemy próbować trafiać do celu. Okej. Ja chcę być celem pożerania. No dobrze, dobrze. Ja wiem, że Ty chcesz być celem pożerania, ale musisz jeszcze chwileczkę poczekać. Muszę to wszystko wykleić i zaczynamy. Okej, no to mam nadzieję, że będzie pyszne. No na pewno będzie. Zobaczysz. Wszystko się okaże. Cierpliwości. No to co? Zaczynamy. Hej, no to jesteśmy z powrotem. Udało mi się utworzyć tutaj trochę kulek, którymi będziemy celować, rzucać do celu właściwie, strzelać do celu z naszej wyrzutni. Przyłączę ramię, z której będę korzystał. Okej. No i cóż, umieśćmy kulę w wyrzutni i zaczynamy. Zobaczymy, ile kul trafi do celu. Mamy tu przycisk. Uj! Jej! Świetny pierwszy strzał. Mamy tutaj rybkę, czy też ślimak właściwie. Uj, no nie udało się. Znowu nie. Nie jest to takie proste. Pierwszy udał się. O, udało się. Pierwszy udał się bez dwóch zdań. Im dalej w las, tym ciemniej wygląda na to. Ło, nie! Ach, okej. Dobra. Zobaczmy dalej z niebieską kulką. Jest w środku. Jeszcze gwiazdeczka. No, dalej, obracaj się, panie Wyrzutnio. I jeszcze jeden ślimaczek. Jeszcze raz. Jest! Udało się. Super! Zobaczmy. Wszystko znalazło się w środku. Nasz pan Wyrzutnia najadł się zawsze czasy. Jeśli tą częścią ciała można jeść. W każdym razie trafiliśmy. No i teraz pomysł jest taki, żeby umieścić w miejscu pana Wyrzutni naszego doktora Ząbka. Co pan na to, panie Ząbku? Oczywiście. Jeśli mogę sobie pojeść, to jestem na tym. No dobrze, no przecież rzeczywiście właśnie o to chodzi. Także położę tutaj cię, panie doktorze Ząbku, na górze. Kamera troszeczkę w górę, żebyśmy wszystko dobrze widzieli. No i teraz będzie trzeba zablokować paszczękę jednym z ząbków. Właściwie dwoma. Mam pomysł.
jeden tutaj, żeby nie upadł. Drugi w górze. O, i powinno się udać. Okej, dobra. No i teraz włączymy obracanie i zobaczymy, jak wyjdzie. Wow! O, rety. No tak, mogłem się tego spodziewać. Oczywiście wszystko spadło, wszystkie zęby wypadły. No i mamy tragedię. Ach, no dobrze, no to trzeba w takim razie umieścić ząbki w środku. Zamykam, zatrzymuję to, co się tu obracało. Dobra, bardzo mi przykro, doktorze ząbku. Oj, ząbki trzeba umieścić na miejscu. No i może spróbujemy bez obracania, jak już uda mi się wszystkie wsadzić z powrotem. Dobrze, oznacza to, że doktor ząbek nie może się obracać tutaj na tym systemie, gdyż nie ma jak się utrzymać. Dobrze, otwarta buzia. No i cóż, spróbujemy. O, jestem gotowy! No, ja się domyślam. Uj! Tylko, o, jest! Jedna guma do rzucia już w buzi i druga. Tylko, doktorze ząbku, uważaj, żeby się nie zakleić, żeby ząbki się nie popsuły, nie wypadły. Ups, no kurczę, coś nie wychodzi. Nie, za dużo ta buzia, doktora ząbka. Jest, udało się. Trzeba troszeczkę mocniej naciskać, żeby z większą siłą wystrzeliwało. O, kurczę. Jeszcze jedna. Ostatnia guma do rzucia. Doktorze ząbku, przygotuj się. Chociaż coś nie idzie. Może ślimak. Też nie. No to jeszcze jedna. Kurczę. Dobrze, udało się. O, nie! O, rety. Jeszcze raz. Jeszcze. Jest! A nie! Strzelamy, ale nie wszystkie wpadają. No nieźle. Teraz to już nie wiem, co jest zębem, a co jest gumą do rzucia. Ciastolinową gumą do rzucia. No! Teraz ty, potworze ciasteczkowy! Dobrze, jesteśmy już gotowi z naszym trzecim kandydatem na pożeranie ciastolinowych kulek wrzucanych do paszczy przez właśnie tą wyrzutnię. No, potwór ciasteczkowy nie jest zbyt gadatliwy dzisiaj, ale na pewno jest głodny. Gwiazdeczka, zobaczymy, czy wyląduje w brzuszku ciasteczkowego. O nie, nie udało się, nie jest to takie proste. Jego buzia nie jest... Było już prawie w środku! O, rety. Jego buzia jest chyba najmniejszą i najmniejszym celem, także jest tu najtrudniej. O, rety, może trochę podwyższy. No. Nie. Jest zdecydowanie najtrudniej trafić. O, rety. No, nie wiem, czy doktorze ciasteczkowy, doktorze, czy potworku ciasteczkowy się dzisiaj najesz. Obawiam się, że może być ciężko, ale staram. Jest! Nie! O nie! Potworku ciasteczkowy, trzeba otwierać buzię, połykać od razu, zjadać. O nie! Nie! Wow! Troszeczkę się... Udało się, nasz ciasteczkowy w końcu zdobył jakieś pożywienie. Fantastycznie, wspaniale, mamy coś, co trafiło do jego ust. No i dobrze. No cóż, słuchajcie, to już koniec dzisiejszego filmiku. Nasze wesołe towarzystwo najadło się do syta dzięki naszym wyrzutniom od pana wyrzutni, od Play-Doh. No i cóż, uważam, że super zabawa. Lajkujcie, jeśli podobał Wam się dzisiejszy filmik. Za pomocą tych kulek nakarmiłem tych trzech jegomościów. No i cóż, bawiłem się przednio. Nasz doktor ciasteczkowy, potwór ciasteczkowy, doktor
Ząbek. Doktor Ząbek. Ja jestem nadal głodny. Faktycznie mogłem dostać troszeczkę więcej tych smakołyków. Muszę przyznać, wszystko zjadł pewnie potwór ciasteczkowy. No, potwór ciasteczkowy właśnie nie zjadł praktycznie nic, bo ciężko było trafić do jego buzi. No, dobrze, masz rację. No, mam rację, mam. No cóż, słuchajcie, bardzo fajna zabawa za pomocą tej właśnie wyrzutni od Play-Doh. Ja lajkuję, czekam na Wasze komentarze pod filmikiem. No i cóż, nasi mili panowie, doktor Ząbek, ciasteczkowy, słuchajcie, i jeszcze pan wyrzutnia, żegna się, cześć!